Cześć, właśnie jestem po treningu, także generalnie jestem troszkę zmęczony, ale chciałem serdecznie podziękować Ci, Igor, za to, że mnie wspierasz. I jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie na jego Instagram, link do tego znajdzie się tutaj poniżej. A teraz już zapraszam Was na odcinek. Hej! Jeżeli pod tym filmikiem będzie minimum 300 łapek w górę, to nagram kolejny materiał, w którym na podstawie sytuacji takich wziętych z życia, z walk, pokażę Wam, jak reagował sędzia i postaram się wyjaśnić, dlaczego zareagował tak i czy ta decyzja była słuszna, bo często są jakieś kontrowersyjne sytuacje, gdzie sędzia, że tak powiem, jest hejtowany często, albo zarzuca mu się, że zareagował za szybko, zareagował za późno, źle zareagował. Tylko też chciałbym, żebyście pamiętali, że z ringu wygląda to kompletnie inaczej z bliska, niż my to widzimy w telewizji lub później, kiedy oglądamy to już na spokojnie w powtórkach. Na mnie towarzyszą takie emocje. Dlatego chciałbym pokazać Wam, jak to wygląda w praktyce i wytłumaczyć, dlaczego sędziowie podejmują różne decyzje. 300 łapek w górę i nagrywam taki materiał. Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. W dzisiejszym odcinku, takim raczej stricte pogadankowym, chciałem porozmawiać z Wami na temat tego, jak wyglądają zasady boksu, bo wielu zawodników ma problem, jeżeli zaczyna dopiero, co jest dozwolone, co jest niedozwolone, dlaczego sędzia reaguje w taki, a nie w inny sposób. I właśnie ten odcinek będzie skierowany raczej do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym sportem. Dlatego chciałem Wam powiedzieć o tym, jakie panują zasady zarówno w ringu, jak i tak naprawdę te niepisane zasady też na treningach. Słuchajcie, zacznijmy od treningu. W momencie, w którym idziecie na salę treningową, bardzo dobrze jest, jeżeli macie własne rękawice. Bo wiadomo, są klubowe rękawice, ale te klubowe rękawice zazwyczaj są używane przez wiele osób, tak? Więc tutaj higiena wchodzi w grę przede wszystkim. I wiadomo, dba się o te rękawice w lepszych klubach, wietrzy się je, gdzieś tam też często są spryskiwane jakimś tam preparatem dezynfekującym, tak? No ale mimo wszystko tutaj lepiej mieć swój własny, prywatny sprzęt. Dlatego idąc gdzieś do klubu, wiadomo, na pierwszy trening nie trzeba mieć swoich rękawic. Natomiast jeżeli planujecie zostać na dłużej, kupcie sobie swój sprzęt, swoją skakankę, swoje rękawice, bandaże czy szczękę, no to tutaj nie ma o czym mówić w ogóle, bo klubowych bandaży czy szczęk no nie ma i nawet jeżeli by były, to ja bym w życiu po prostu z nich nie korzystał. O ile wiadomo, zawodnicy czasami pożyczają sobie bandaże, to jest ok, bo ma ktoś czyste bandaże, pożyczy później, upierzesz je i mu oddasz, nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o rękawice czy buty, taki sprzęt bardziej indywidualny, lepiej jest go mieć swój. Jeżeli chodzi też o zasady panujące na treningach, no dobrze jest mieć ręcznik ze sobą, no bo wiadomo, gdzieś tam się wytrzeć, żeby nie lać tym potem wszędzie dookoła. Zazwyczaj się tego nie robi, zapomina się o tym, czy na siłowniach też się o tym zapomina, ale jednak no warto go mieć. Na sparingi obowiązkowo mieć ręcznik, ze względu na to, że no, czy poleci Wam krew z nosa, czy cokolwiek, no to po prostu wycieracie się w swój prywatny ręcznik, a nie ewentualnie w koszulkę, czy jakieś inne rozwiązanie, tak? No tutaj po prostu po raz kolejny higiena. Jeżeli chodzi o samą walkę bokserską, no to słuchajcie, zazwyczaj walki trwają 3 minuty po 3 rundy. 3 rundy, 3 minuty, z minutową przerwą między rundami, jeżeli chodzi o boks amatorski, tak, boks olimpijski, boks seniorów, bo tutaj młodsze roczniki mogą mieć dwuminutowe rundy i kobiety mają dwuminutowe rundy. W boksie olimpijskim nie ma więcej niż 3 rund, natomiast w boksie zawodowym rundy zaczynają się od 4. Później mamy 4, 6, 8, 10, 12 tych rund. Jeżeli chodzi o sędziowanie w boksie olimpijskim, tutaj bardzo istotne jest to, że sędziowie są uczuleni na to, aby zawodnik był jak najbardziej bezpieczny. Co to oznacza? Oznacza to, że dopuszczone jest między innymi liczenie na stojąco, czego nie ma w boksie zawodowym. Ono
może się zdarzyć, ale nie jest wykorzystywane praktycznie nigdy, w żadnym wypadku. Zazwyczaj jeżeli sędzia uznaje, że jakiś człowiek, tak, rywal nie jest w stanie odpowiedzieć, to on nie liczy, tylko przerywa walkę, jeżeli chodzi o boks zawodowy. Natomiast w boksie amatorskim, przy jakimś mocniejszym ciosie, gdzie głowa odleci w tył, jest po prostu liczenie na stojąco. Takich liczeń w trakcie rundy może być maksymalnie 2. Trzecie liczenie to jest przerwanie walki w boksie amatorskim. W boksie zawodowym natomiast można się umówić, że jest to zasada 3 knockdownów lub jej nie ma. Zazwyczaj ta zasada nie obowiązuje w walkach mistrzowskich. Na niższym poziomie zazwyczaj obowiązuje, żeby po prostu jeszcze tych zawodników bardziej chronić. Natomiast no wiadomo, kiedy w grę wchodzą dużo większe pieniądze, no to kto się będzie przejmował czymś takim jak 3 liczenia w rundzie. Były przypadki, były walki, gdzie tych liczeń było i 5, tak? A zawodnicy dalej toczyli walkę i naprawdę świetnie sobie radzili, dając wspaniałe show. Ale wracajmy do tematu. Jeżeli chodzi o boks amatorski, no to tak, mamy 3 rundy po 3 minuty z minutową przerwą lub 3 rundy po 2 minuty. Czasami jeszcze przy chyba młodzikach mamy 1,5 minutowe rundy. Natomiast wiadomo, że im jesteśmy starsi, tym ten czas się będzie wydłużał, tak? Okej. Jeżeli chodzi o sędziowanie, sędziowie punktowi zwracają uwagę na tak zwane czyste uderzenia, więc w momencie, w którym nasz przeciwnik dostanie czysty cios, odskoczy mu głowa, to będzie punktowane, sędziowie będą zwracać na to uwagę. W boksie amatorskim niestety też liczy się coś takiego jak wiatr. Ja to tak potocznie nazywam, bo liczy się ta aktywność, wyprowadzanie ciosów. Te ciosy nie muszą być koniecznie skuteczne, ale po prostu to machanie rękami gdzieś tam robi wrażenie, że zawodnik jest aktywny, że kontroluje walkę. I tutaj w boksie olimpijskim no jest to punktowane. Fajnie jest, jeżeli po prostu kontrolujemy tą walkę, gdzieś tam zadajemy sobie ciosy, ale oprócz tego, że atakujemy, również punktowana jest obrona, więc musimy zwracać na to uwagę, żeby wyłapywać te ciosy, zbijać, blokować, robić uniki. I nawet jeżeli wtedy przeciwnik robi wiatr, ale ten wiatr, że tak powiem, gdzieś tam przychodzi obok nas, a my go kontrujemy, boom, trafiamy, kilka czystych ciosów ładujemy i do tego fajnie się ruszamy i bronimy, to my wygramy tą rundę. W każdym razie powinniśmy wygrać tą rundę, bo wiadomo, każdy sędzia jest inny i tutaj kwestia jest też indywidualnej oceny sędziego. Punktowaną mamy obronę, punktowany mamy atak, punktowane mamy tak zwane mocne ciosy, i ciosy, które dochodzą do celu. To jest to, co sędzia widzi. Sędziowie siedzą z trzech różnych stron, po to, żeby każdy z nich miał inny obraz tego, co się dzieje w ringu. Dlatego często jest tak, że jeden sędzia punktuje inaczej, a dwóch inaczej, tak? Jeden siedzi z lewa, drugi z prawa, jeden z naprzeciwka, no i ten jeden, który siedzi z naprzeciwka, ma kompletnie inny obraz sytuacji niż ci dwaj sędziowie po bokach. O to chodzi. Teraz zastanawiają się, czy nie wprowadzić w boksie na stałe 5 sędziów na takich imprezach rangi międzynarodowej typu Mistrzostwa Świata, Olimpiady, tych 5 sędziów jest, ale jeszcze chcą wprowadzić coś takiego jak wideopowtórka, tak? Znana m.in. z piłki nożnej, siatkówki, tam się sprawdza i ja sądzę, że w boksie też by się sprawdziła, bo nikt by później nie miał do nikogo pretensji, jeżeli sędzia na przykład między rundami mógłby spojrzeć sobie na taką wideopowtórkę jakiejś sprzecznej sytuacji, kontrowersyjnej sytuacji, w momencie, w którym byłby faul, miałby odjąć tutaj punkt, mógłby szybko rzucić okiem po prostu na relację taką. Ale myślę, że to jest przyszłość. Teraz tak, jeżeli chodzi jeszcze o zasady, no to wiadomo, możemy uderzać od pasa do czubka głowy, nie możemy uderzać w tył głowy, nie możemy uderzać w górę, nie możemy uderzać poniżej pasa, nie możemy uderzać w plecy, natomiast możemy uderzać wszędzie indziej. To oznacza, że możemy obijać korpus, możemy obijać ramiona, możemy obijać barki, możemy uderzać w ucho, nawet za ucho. Takie ciosy są bardzo niebezpieczne. Natomiast, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o boks olimpijski, to zazwyczaj nie pozwala się na klincze, szarpania i tego typu zagrania gdzieś tam. Raczej sędzia rozdziela przeciwników, tak? Ważne jest to, żeby nie atakować głową, to jest faul, żeby nie stawać
perfidnie na nogi przeciwnika, tak? Celowo tego robić i nagminnie to robić, bo wiadomo, że w momencie, w którym mamy naprzeciwko siebie Mańkuta i osobę praworęczną, no to takie sytuacje będą miały miejsce po prostu dlatego, że ta przednia noga jest po tej samej stronie w trakcie walki. Oprócz tego wiadomo, no nie bijemy poniżej pasa, no to jest taki dosyć perfidny faul. Nie bijemy łokciem, nie atakujemy głową, staramy się nie uderzać w plecy. I tak naprawdę to wszystko ma znaczenie. W momencie, w którym sędzia jeden, drugi, trzeci raz gdzieś tam was upomni, no to sędziowie punktowi też mogą wtedy przypisać tą rundę przeciwnikowi właśnie jako karę dla was. Jest to, tak jak mówię, subiektywne. I oni mają do tego prawo. W boksie zawodowym sytuacja wygląda kompletnie inaczej, bo gdzieś tam pozwala się na więcej. Ten boks jest bardziej brutalny, bardziej męski, ale też często bardziej taki, no typowo używając takiego w sumie fachowego określenia, brudny. Można sobie pozwolić na więcej. Można zbijać rękę przeciwnika z gardy, można, że tak powiem, wkładać te ciosy w klinczu, gdzieś tam przytrzymać lekko tak, żeby sędzia nie widział, włożyć cios. Można sobie pozwolić na zdecydowanie więcej. Można bić nasadą na przykład, czego nie można robić w boksie olimpijskim. W boksie olimpijskim musimy dokręcić tą rękę, nie możemy uderzyć w ten sposób. Natomiast w boksie zawodowym można zaobserwować, jak na przykład Wilder zadaje swoje ciosy sierpowe, jak nakotuje rywali, no to praktycznie za każdym razem jest to nasada. W boksie zawodowym się tak nie zwraca na to uwagi, no bo jakby uderza rękawicą, tak? Tak samo nie możemy uderzyć w ten sposób, czyli tą stroną rękawicy, tylko stricte właśnie pięścią. Co tutaj jeszcze takiego ważnego wam powiedzieć, jeżeli chodzi o liczenie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o liczenie w boksie olimpijskim, tak jak powiedziałem, ono może być na stojąco. W momencie, w którym was sędzia będzie liczył, macie iść do białego narożnika, do narożnika neutralnego, stanąć, podnieść ręce i powiedzieć: tak, jestem gotowy, machnąć głową, kiwnąć głową, ręce trzymamy w górze, wtedy sędzia puści nas do walki. Jeżeli tego nie zrobicie, zobaczę w waszych oczach, że coś jest nie tak, albo było drugie liczenie, bo najczęściej po drugim liczeniu mimo wszystko sędzia będzie przerywał w trakcie rundy, w drugim liczeniu. Też zależy oczywiście, na jakiego sędziego traficie. Więc stajemy, pokazujemy gotowość do walki, możemy kontynuować rundę. Natomiast jeżeli nie pokażecie sędziemu, że jesteście w stanie walczyć, gdzieś tam zaczniecie się bronić, uciekać, nie będziecie odpowiadać, to jest duża szansa, że sędzia przerwie tą walkę. W boksie zawodowym raczej by tego nie zrobił, bo wiadomo, zbieracie siły, uciekacie. W boksie olimpijskim przerywa się te walki dużo szybciej, zwłaszcza w Polsce. Dlatego tutaj na to chciałbym was uczulić, że cały czas bądźcie aktywni, wyprowadzajcie nawet lekkie jakieś tam ciosy, chodźcie na nogach, pokazujcie po prostu sędziemu, że jesteś w stanie boksować. Jeżeli chodzi o takie ważniejsze aspekty, to myślę, że tutaj strój jest stosunkowo ważny, bo w boksie olimpijskim dopuszczalny jest strój czerwony, niebieski w zależności od narożnika, lub opcjonalnie czarny, chociaż nie zaleca się go i sędziowie mają prawo się do niego przyczepić. Tak, na jakichś tam zawodach krajowych czy międzynarodowych to w ogóle czarny strój nie wchodzi w grę. Jest tylko czarny i czerwony w kolorze narożnika. Tak samo jeżeli chodzi o rękawice. Rękawice muszą być atestowane i muszą być w kolorze narożnika. Kask podobnie. Jeżeli chodzi o szczękę, nie można mieć czerwonej szczęki. Dlaczego nie można mieć czerwonej szczęki? Bo na czerwonej szczęce nie widać krwi. Jest to chyba dosyć sensowny powód moim zdaniem, bo jeżeli mamy białą, przezroczystą czy nawet czarną szczękę, no to jakby tą krew sędzia jest w stanie zobaczyć, będzie widział, że mocno krwawimy na przykład z ust czy coś takiego i gdzieś tam na przykład jest w stanie poprosić lekarza o konsultację, ma lepszy obraz sytuacji. Na czerwonej szczęce tego nie widać, dlatego nie można w niej boksować. Istotne jest też bandażowanie dłoni. Jeżeli chodzi o zawody amatorskie, no to rzadko się sprawdza, jak ktoś ma zabandażowane te dłonie. Używa się po prostu bandaży bawełnianych lub elastycznych. Natomiast z tego, co się orientuję, na zawodach krajowych nie można owijać sobie między palcami tutaj dłoni. Chociaż tak jak mówię, no nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek to sprawdził. Ale fajnie jest, jeżeli
dołożycie sobie na przykład tutaj jeszcze takie poduszeczki, które robicie sobie albo z gazy, albo na przykład z gąbki, żeby chronić dodatkowo dłonie, wtedy wiadomo, musicie przewiązać przynajmniej przez środkowy palec tym bandażem, do tego się nikt nie ma prawa doczepić i możecie w ten sposób walczyć. Jeżeli chodzi o boks zawodowy, to tutaj bandażowanie wygląda kompletnie inaczej. Są od tego specjalni ludzie, którzy bandażują dłonie, znają się na tym, wiedzą jak to robić. Używa się do tego bandaży, używa się do tego plastrów, używa się do tego gaz. I te bandażowanie takie zawodowe, nie spotyka się go w walkach amatorskich, no bo po prostu nie miałoby sensu tak naprawdę, moim zdaniem. No bo co tutaj dużo mówić, no... To jest bandażowanie pod mniejsze rękawice, twardsze rękawice, mniej bezpieczne dla zawodnika też. Natomiast takie bandaże, których używamy na treningach, one kompletnie wystarczają do tych rękawic atestowanych olimpijskich. Słuchajcie, myślę, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o takie podstawy podstaw. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące walk, sędziowania, no to dawajcie znać. Chętnie odpowiem na wszystkie wasze pytania. A teraz co? Będę kończył. Trzymajcie się. Cześć.